bawisz? Jest naprawdę świetnie. Nie mamy o czym innym myśleć, tylko sama zabawa. Jak widać, prawie wszyscy tańczą, także bawimy się naprawdę świetnie. Super się bawię, zabawa jest naprawdę bardzo fajna. Jest mało osób, ale naprawdę jest super. Super. Jak się pani bawi? Świetnie się bawię. Tak? Bardzo dobrze, idziemy dalej. Jak się pan bawi? Proszę. Bardzo dobrze. Zarobiście. Super. A mogę coś powiedzieć? Proszę bardzo. Bawimy się super. Jest świetna zabawa, a to wszystko dzięki niej. Długo się przygotowywałaś do studniówki? Zdecydowałam się w ostatniej chwili, także można powiedzieć, że bardzo krótko. Przygotowywałam się od pierwszej klasy. Czekałam na to od pierwszej klasy. A przygotowania zajęły od września. Oj, bardzo. Od początku stycznia tak naprawdę już było wybieranie sukienki, później buty i w ogóle wszystko po kolei. Także myślę, że dziewczyny mają z tym dużo większy problem, bo to zawsze fryzjer, kosmetyczka i te sprawy. Chłopaką trochę łatwiej, trochę mniej tego mają, ale trochę nam to zeszło. Łatwiej było się ubrać, nie trzeba było się nad sukienką zastanawiać, wystarczyło muchę, poszetka i gotowy, prawda? W ogóle myślicie dzisiaj o maturze, to chyba schodzi na drugi plan. Matura? Co to jest w ogóle? Kompletnie nie. Teraz tylko w głowie zabawa, chociaż przez ten jeden dzień. Później od poniedziałku wrócimy do nauki, wszystko wróci do normy i będzie wszystko dopięte na ostatni guzik w czasie matury. Podwiązka jest? Wszystkich uczniów Sobieskiego, którzy czekają na ten dzień, bo naprawdę polecamy. I tyle. A także na pewno rodziców, dzięki którym tu jesteśmy. Całe liceum ósme, całe Sobieski, wszystkich, którzy się bawią, osoby, które przyszły i tych, którzy nie przyszli, którzy się bawią gdzie indziej, tak jak i są w domu. Całą salę, która się bawi, całą klasę trzecią B. W ogóle są świetni ludzie, także wszystkich pozdrawiam, wszystkich.